Cześć, witajcie na kanale Samoloty. To jest seria, w której przeglądamy najważniejsze lotnicze wiadomości. A w dzisiejszym odcinku, z ostatniej chwili, katastrofa szerokokadłubowego samolotu na Filipinach. Na pokładzie było 176 osób. Brytyjski samolot szpiegowski z eskortą nad Morzem Czarnym. Rosyjski myśliwiec uderzył w dom mieszkalny. Katastrofa w pobliżu Kostaryki. Na pokładzie byli obywatele Niemiec. Stany Zjednoczone zabiegają o konfiskatę kolejnego samolotu. Turystyka w Rosji praktycznie zniknęła. Zapraszam do oglądania. Z ostatniej chwili katastrofa szerokokadłubowego samolotu na Filipinach. Na pokładzie było 176 osób. Podczas lądowania samolot pasażerski linii Korean Air rozbił się, wypadając z pasa. Do wypadku doszło z uwagi na trudne warunki pogodowe. Ulewne deszcze sprawiły, że maszyna dwukrotnie podchodziła do lądowania. Niestety trzecie podejście nie zakończyło się powodzeniem. Co ważne, jak podały władze lotniska, wszystkie osoby na pokładzie zostały ewakuowane i nie ma żadnych ofiar śmiertelnych. Ustalono, że szerokokadłubowy Airbus A330 lecący ze stolicy Korei Południowej, Seulu, do filipińskiego miasta Lapu-Lapu w prowincji Cebu, podczas lądowania zbyt późno przyziemił, nie zdążył wyhamować na pasie startowym i rozbił się tuż za nim. Uderzenie o ziemię było na tyle silne, że kadłub został poważnie uszkodzony. Na opublikowanych zdjęciach i nagraniach widać częściowo zniszczony nos maszyny oraz zniszczone podwozie i silniki. Rozpędzony samolot, wypadając z pasa, uszkodził również część infrastruktury lotniska. Na rozbitym kadłubie widać m.in. wyrwane z ziemi maszty ze światłami ułatwiającymi podchodzenie do lądowania. Zdarzenie spowodowało oczywiście ogromne zamieszanie w samym filipińskim porcie. Pas startowy został zamknięty na czas nieokreślony. Dokładne okoliczności wypadku będą badane z uwagi na wielkość zdarzenia. Jednak z pewnością samolot nie będzie już się nadawał do użytku. Przez co, mimo braku ofiar śmiertelnych, zdarzenie to zostanie zakwalifikowane jako katastrofa lotnicza. Kolejna katastrofa wojskowego samolotu w Rosji. Zniszczony został dom mieszkalny. Tym razem zdarzenie miało miejsce w mieście Irkuck, w obwodzie irkuckim. Samolot Su-30 spadł na dwupiętrowy dom, na skutek czego powstał rozległy pożar. Nagranie z wypadku zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Widać na nim dokładnie moment, w którym myśliwiec uderza o budynek. Nagranie ukazuje również, jak maszyna niemal w pozycji pionowej, z dużą prędkością, zmierza ku ziemi. Chwilę wcześniej myśliwiec wystartował z miejscowego lotniska, należącego do Irkuckiego Zakładu Lotniczego. Korporacja Irkut jest jednym z wiodących rosyjskich przedsiębiorstw przemysłu lotniczego. Według informacji przekazanych przez rosyjskie Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych, Su-30 rozbił się w czasie lotu testowego. Oficjalne komunikaty mówią również o śmierci dwóch pilotów oraz braku ofiar wśród ludzi znajdujących się na ziemi. Anonimowe źródła, na które powołuje się serwis MASH, podają, że po opuszczeniu lotniska w Irkucku po kilku minutach została utracona łączność z pilotami. Co więcej, gdy w pobliżu znajdowały się inne myśliwce, aby sprawdzić sytuację, zauważono nieprzytomnych pilotów. Sytuacja ta zatem przypomina niedawny tajemniczy lot prywatnego odrzutowca Cessny, który rozbił się nad Bałtykiem, bądź katastrofę lotu Helios 522. Wówczas nie zauważono nikogo za sterami, a za przyczynę katastrofy zaczęto podejrzewać spadek ciśnienia na pokładzie, który doprowadził do utraty przytomności wszystkich osób. Niemniej jednak jest to już druga tego typu katastrofa w Rosji, gdy samolot wojskowy rozbija się o budynek. Przypomnijmy, że w połowie października bombowiec Su-34 uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny w Jersku w kraju krasnodarskim. Śmierć wtedy poniosło 13 osób, a 19 zostało rannych. W kwestii technicznej o Su-30 warto dodać, że jest dwumiejscowym ciężkim myśliwcem, który został zaprojektowany u schyłku Związku Radzieckiego. Stworzono go w oparciu o treningowego Su-27, i na ten moment wyprodukowano ponad 600 egzemplarzy. Brytyjski samolot szpiegowski z eskortą nad Morzem Czarnym. Samoloty czy drony są często widoczne nad Morzem Czarnym w ramach różnych misji.
Ostatni zaobserwowany przypadek jest jednak dosyć niezwykły z uwagi na fakt, iż samolot szpiegowski leciał z eskortą, która miała włączone transpondery. Ustalono, że maszyna należy do Royal Air Force, a powodem widocznej eskorty ma być niedawny incydent, w trakcie którego rosyjski Su-27 wystrzelił pociski w pobliżu innego samolotu brytyjskiego. Jeden z zaobserwowanych samolotów to RC-135W Rivet Joint, będący we flocie RAF-u od 2013 roku. Został stworzony do nasłuchu komunikacji przeciwnika i detekcji źródeł emisji promieniowania elektromagnetycznego, obejmującego m.in. radary bądź nadajniki systemów komunikacyjnych. Dodatkowo systemy wewnętrzne umożliwiają dokładną lokalizację celów. Dane te najpewniej przekazywane są później Ukraińcom, a to pomaga im w planowaniu precyzyjnych ataków artyleryjskich na rosyjskie zaplecze. Warto dodać, że ten samolot zwiadowczy bazuje na kadłubie Boeinga 707. Towarzyszące mu samoloty eskortujące to Eurofightery, również brytyjskich sił powietrznych. Konstrukcja maszyny pozwala im na lot z prędkością ponaddźwiękową bez użycia dopalacza w konfiguracji bojowej. Konstrukcja tych samolotów w 82% wykonana jest z kompozytów wzmacnianych włóknem węglowym bądź szklanym. 15% to stopy aluminiowo-litowe. Katastrofa w pobliżu Kostaryki, na pokładzie obywatele Niemiec. O znalezieniu wraku poinformowały władze Kostaryki. Niestety kontakt z maszyną został utracony niedaleko lotniska docelowego. Zgodnie z danymi przekazanymi przez resort spraw wewnętrznych, wrak 10-miejscowego samolotu Piaggio P-180 Avanti został zlokalizowany wcześnie rano w sobotę około 28 km od lotniska Limon. Poszukiwania wraku trwały kilkanaście godzin. Resort dodaje, iż za sterami siedział 66-letni Szwajcar. Natomiast niemiecka gazeta codzienna podaje, że na pokładzie znajdował się m.in. Rainer Schaller, niemiecki przedsiębiorca w branży fitness. Na pokładzie obok przedsiębiorcy znajdowała się jego partnerka wraz z dwójką ich dzieci, a także 40-letni mężczyzna, którego tożsamość nie jest znana. Agencja dodała, że póki co w miejscu katastrofy odnaleziono dwa ciała, mężczyzny i jednego z dzieci. Dodajmy, że McFit, należący do Rainera Schallera, to największa niemiecka sieć fitness, działająca w ponad 200 lokalizacjach, w tym w Polsce. Turystyka w Rosji już niemal nie istnieje. Jedna z ostatnich decyzji Władimira Putina, czyli likwidacja rosyjskiej organizacji turystycznej. Oficjalne ustalenia mówią jednak o poprawie korzyści turystycznych i wsparciu rozwoju. Niemniej jednak jest to bardziej likwidacja mało dochodowej gałęzi gospodarki. Na świecie zdecydowana większość państw posiada ustanowione organizacje turystyczne. Ich zadaniem nie jest tylko promocja i marketing danego kraju jako atrakcja turystyczna, lecz także nadzór dużych wydarzeń czy imprez, które przyciągają zwiedzających. Organizacje te stanowią niejako pomost pomiędzy instytucjami kultury, atrakcjami turystycznymi, samymi turystami i całą branżą a rządem. W Rosji ten pomost został właśnie zlikwidowany dekretem ze skutkiem natychmiastowym. W ciągu ostatnich 3 lat z powodu ograniczeń pandemicznych, braku wiz elektronicznych, a także niemożności dokonywania płatności za pomocą zagranicznych kart bankowych i braku bezpośrednich lotów, ogólny procent ruchu turystycznego do Federacji Rosji został uśredniony na poziomie 95-97%, wyjaśnia Dmitrij Gorin, wiceprezes Rosyjskiego Związku Przemysłu Turystycznego Izwiestia, cytowany przez The Moscow Times. Turystyka w Rosji właśnie przestaje istnieć nie tylko w rzeczywistości, ale nawet na papierze, skomentowała agencja Nechta. Stany Zjednoczone zabiegają o konfiskatę kolejnego samolotu. Tym razem celem jest Boeing 747 M-Trasur w Argentynie. Wcześniej udało się ustalić, że 5 zatrzymanych członków załogi Boeinga 747-300M M-Trasur Cargo nie miało powiązań terrorystycznych i kilka dni temu powrócili do swojego kraju. Obecnie amerykański rząd nadal ubiega się o konfiskatę szerokokadłubowego samolotu w ramach toczącej się już od 4 miesięcy międzynarodowej sagi sądowej i dyplomatycznej.
Zainteresowanie ze strony Stanów Zjednoczonych jest na tyle duże z tego względu, że maszyna działa pod kontrolą Entrasur Cargo. Entrasur Cargo była spółką zależną wenezuelskiego przewoźnika flagowego Conviasa, który jest obecnie sankcjonowany przez Departament Skarbu USA, przypomina serwis Simple Flying. Dodajmy, że Boeing był wcześniej własnością irańskiego przewoźnika państwowego Mahan Air, zanim został sprzedany Entrasur Cargo w ramach 20-letniego planu współpracy w celu przezwyciężenia sankcji nałożonych przez USA. To właśnie to odkrycie zdecydowało o zaangażowaniu USA w tą sprawę i chęci przejęcia samolotu. Ostatni wniosek o konfiskatę został złożony przez prokuratora w Sądzie Dystryktu Kolumbii. Poproszono o przekazanie uziemionego Boeinga 747 rządowi USA. We wniosku podkreślono, że akcja konfiskaty pochodzi ze wspólnego śledztwa Federalnego Biura Śledczego i Departamentu Handlu USA w sprawie nieautoryzowanego przekazania Boeinga 747 podmiotowi irańskiemu objętego sankcjami strony trzeciej. A w dzisiejszym odcinku Lotniczych Wiadomości to już tyle. Jeśli serial się podoba, to zachęcam do polubienia tego filmu, aby te części pokazywały Ci w proponowanych. Oraz zachęcam do subskrypcji kanału Samoloty. Dzięki. Cześć.